Doktor Teofil Lachowicz, przyjechałem z Nowego Jorku, gdzie pracuję jako archiwista w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Jestem tam również redaktorem miesięcznika Weteran, najstarszego polskiego pisma tego typu, ukazującego się nieprzerwanie od 1921 roku. To jest ewenement. A okazja jest wyjątkowa, ponieważ jesteśmy teraz w okresie, kiedy świętujemy stulecie odzyskania niepodległości i ponieważ swego czasu odkryliśmy tutaj razem we współpracy z Janem Lubienieckim właśnie w Kamiennej Górze, że na miejscowym cmentarzu został pochowany kapitan Józef Sierociński, bardzo zasłużony działacz Związku Sokolstwa Polskiego w czasie I wojny światowej, a także później jeden z głównych organizatorów tzw. akcji rekrutacyjnej do Armii Polskiej we Francji. I dzisiaj przyjechałem specjalnie po to, żeby wręczyć oznaczenia dla osób, które tutaj w Kamiennej Górze bardzo przyczyniły się do kultywowania pamięci o kapitanie Józefie Sierocińskim. Po prostu znalazłem te informacje w naszym archiwum w Nowym Jorku. Znalazłem po prostu list kapitana Józefa Sierocińskiego, który napisał chyba bodajże w roku 1946 do swoich kolegów właśnie w Ameryce, w Nowym Jorku, no z prośbą o pomoc. On tutaj żył w bardzo trudnych, ciężkich warunkach. No i potem znalazłem dalszą część korespondencji i na końcu niestety dwie fotografie bardzo smutne, pokazujące grób kapitana Sierocińskiego tutaj w Kamiennej Górze. I mnie to od razu zaintrygowało, czy ten grób się zachował, bo to były zdjęcia z lat 50. No i wtedy tak sobie pomyślałem, no nie napiszę do urzędu miejskiego, bo wiadomo, jak urzędnicy podchodzą do takich spraw, żeby im się głowę zawracać czymś innym. I po prostu wszedłem na stronę internetową, zacząłem szukać, poszukam nauczyciela historii tutaj w Kamiennej Górze i znalazłem wtedy właśnie, to był zespół szkół chyba gimnazjalnych, coś, tak, czy ogólnokształcących i w wykazie nauczycieli, patrzę, nauczyciel historii, magister Jan Lubieniecki. To mówię, ja takiego kolegę miałem, bo studiowałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jak się potem okazało, że rzeczywiście to był mój kolega i w ten sposób no, nawiązaliśmy kontakt i pan Jan Lubieniecki ze swoimi uczniami z koła zainteresowań, kółko historyczne, po prostu szukał, bo bodajże chyba nawet w zimie było, chyba luty, akurat zima była bezśnieżna i on po prostu potem przysłał mi informację, zdjęcie, że znaleźli ten grób. I to dla mnie było niesamowite, bo prawdę mówiąc, po tylu latach myślałem, że tego grobu pewnie już nie ma, a grób się zachował. I co się okazało, ten grób nie był opłacany, to miejsce, właściwie powinien zostać zlikwidowany, ale na tym grobie widniała tablica z informacją, że jest to kawaler orderu Virtuti Militari, Krzyża Walecznych, a także, że był adiutantem generała Hellera. I może przez sam wzgląd na to, no kawaler orderu Virtuti Militari, to jednak bardzo dużo znaczyło, że nikt nie odważył się po prostu tego grobu zniszczyć. I na wiadomość o tym, to od razu nasze władze, a konkretnie Okręg II Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, który znajduje się w Nowym Jorku, podjął decyzję, aby ufundować nowy nagrobek, bo ten dotychczasowy to był jeszcze taki nagrobek po niemiecki, ściągnięty z jakiegoś innego grobu. Tablica była już nowsza. No i wtedy rzeczywiście ufundowaliśmy nowy nagrobek. Pan Jan Lubieniecki znalazł dobry zakład kamieniarski. Kamieniarz postarał, szukał długo
jakieś po prostu kamienia, który miałby jakiś taki trochę błękitny odcień. Dlaczego? No bo kapitan Józef Sierociński służył w Błękitnej Armii i z tego względu. I rzeczywiście taki granit o takim odcieniu znaleziono w Czechach i kapitan Józef Sierociński ma właśnie nagrobek, odcienie nawiązujący do Błękitnej Armii, którą dowodził od 1918 roku generał Józef Haller. Musiałem też zainteresować kolegów, weteranów, a przede wszystkim to wtedy była jeszcze duża grupa weteranów II wojny światowej. I oni po prostu nie mieli też tej konkretnej wiedzy o tym, co się działo w czasie I wojny światowej. No trudno się dziwić. Im bliższe były wydarzenia z okresu II wojny światowej. Ale ich wprowadziłem w temat i oni powiedzieli, jak najbardziej po prostu idziemy, pomagamy. I to jest wielka sprawa, że żołnierz rozumie żołnierza nawet z poprzednich po prostu epok. Dzisiaj po wykładzie chciałbym po prostu wręczyć odznaczenia naszej organizacji przyznane osobom z Kamiennej Góry, które zasłużyły się w pielęgnowaniu pamięci o kapitanie Józefie Sierocińskim, były komendant Szkoły Podchorążych Sokolstwa Polskiego w Cambridge Springs w 1917 roku. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w murach Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. Jako gospodarz obiektu chciałem otworzyć dzisiejsze spotkanie, ale tak naprawdę na dzisiejszą uroczystość zaprasza Zarząd Okręgu II Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku. Dlatego też pozwólcie Państwo, że najpierw powitam pana doktora Teofila Lachowicza. Archiwistę, redaktora czasopisma Weteran, adiutanta protokołowego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku, który wygłosi dzisiaj wykład, i to będzie główna część tej uroczystości, czyn zbrojny Polonii Amerykańskiej w czasie I wojny światowej. Oczywiście podczas dzisiejszego spotkania będą również inne elementy, natomiast myślę, że okazja jest szczególna, ciekawa, rzadko takich gości gościmy w murach naszej szkoły, dlatego myślę, że zaczyna się bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Na dzisiejszym spotkaniu jednocześnie chciałem powitać zaproszonych gości, zaproszonych również przez pana doktora. Witam pana Krzysztofa Świątka. Witam pana Jana Lubienickiego. Witam pana Bogdana Adamusa. Ja myślę, że w trakcie spotkania pan doktor wyjaśni dokładnie, skąd akurat taki dobór zaproszonych gości. Witam bardzo serdecznie również przebywających na widowni, a mianowicie klasę mundurową z zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących wraz z opiekunami, nauczycielami. Witam serdecznie. I panią wicedyrektor. Władze powiatowe reprezentuje dzisiaj pani naczelnik Wydziału Oświaty Cecylia Skulska. Cecylia, witam bardzo serdecznie. Witam również klasy humanistyczne naszego Liceum Ogólnokształcącego. Mam nadzieję, że treści zawarte w wykładzie pozwolą wam wzbogacić waszą wiedzę na temat wkładu Polonii Amerykańskiej w historię Polski, ale przede wszystkim w czas, o którym będzie pan doktor opowiadał. Panie doktorze, oddaję mikrofon w pana ręce. Prosimy o rozpoczęcie wykładu. Dziękuję bardzo. Przyznam się, że naprawdę strasznie się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj w tak licznym audytorium i chciałbym przede wszystkim tu powiedzieć nieco o czynie zbrojnym wychodźstwa polskiego w Ameryce w czasie I wojny światowej, ale ze względu na to, że w Kamiennej Górze jest bardzo ważna postać pochowana na miejscowym cmentarzu kapitan Józef Sierociński, pozwoliłem sobie tą postać trochę bliżej przybliżyć na tle właśnie czynu zbrojnego wychodźstwa polskiego w czasie I wojny światowej.
Może troszeczkę mój wygląd, jestem w stroju organizacyjnym właśnie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Jak widzicie, mam furażerkę błękitnego koloru. To jest po prostu nawiązanie do koloru mundurów żołnierzy ochotników z Ameryki, których ponad 20 tysięcy wstąpiło w szeregi Armii Błękitnej we Francji. Tą tradycję podtrzymuje już trzecie pokolenie byłych polskich żołnierzy, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. To tak nawiasem wstępu. A teraz przystępujemy ostro do pracy, bo materiału jest sporo. Otóż już od 1917 roku my w Stanach Zjednoczonych, nasza organizacja obchodzi właśnie stulecie właśnie czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej. To jest oficjalny plakat nawiązujący właśnie do tych obchodów. Na tym plakacie widzimy pierwszą grupę transport ochotników z Ameryki z obozu szkoleniowego w Niagara-on-the-Lake w Kanadzie, który 15 grudnia wyrusza z tej kanadyjskiej miejscowości do Nowego Jorku pociągiem, a z Nowego Jorku potem statkiem do Francji. U góry widzimy taki charakterystyczny orzeł, który w szponach trzyma taką szarfę z napisem Armia Polska. Każdy ochotnik z Ameryki, a było ich dokładnie 20 720, otrzymał takiego orzełka. Jest to symbol czynu zbrojnego wywoństwa polskiego w Ameryce. Właśnie ten orzeł. No i teraz, proszę Państwa, nasz bohater. Znalazłem w archiwach przez niego własnoręcznie napisany życiorys. I tu będę cytował po prostu fragmenty z tego życiorysu. Sam pisał, cytuję dosłownie, urodzony 12 listopada 1891 roku w Łodzi. Wyznania rzymskokatolickiego. Ukończył średnią szkołę handlową. Praktykę handlową odbył w Warszawie, po czym prowadził do spółki fabrykę farb, lakierów i przetworów chemicznych. W listopadzie 1913 roku wyjechał do Ameryki, nie chcąc służyć w wojsku rosyjskim. I to fakt. Rzeczywiście młode pokolenie, młodzi polscy, po prostu młodzież polska, absolutnie nie chciała służyć w znienawidzonym wojsku rosyjskim, czy pruskim, czy austriackim. Bo to było po prostu, to były armie zaborców Polski. I jedyną szansą na to, żeby w tej znienawidzonej armii służyć, a najgorzej była służba w armii rosyjskiej, bo ta służba trwała od 15 do 25 nawet lat, proszę sobie wyobrazić. Najlepsze lata młodego życia musiał taki człowiek w obcym mundurze gdzieś na krańcach Imperium Carskiego walczyć, ginąć za zupełnie obcą sprawę. Jak najlepsze wyjście było co? Po prostu wyemigrować z tych ziem polskich będących pod zaborami. I proszę bardzo, takim krajem, gdzie była największa emigracja z ziem polskich na przełomie XIX i XX wieku, to były właśnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. I Stany Zjednoczone w tamtym okresie czasu były często określane jako czwarta dzielnica Polski. Czwarta dzielnica. Czego? Trzy dzielnice to były pod zaborami. Mówię, że trzy zabory. Rosyjski, pruski i austriacki. Natomiast dlaczego Stany Zjednoczone jako czwarta dzielnica? Była tam po prostu Polacy, którzy tam emigrowali, autentycznie mieli największą wolność. Oni mogli tam się organizować, mogli budować polskie kościoły, mogli zakładać polskie organizacje. O różnych obliczach politycznych. Wydawali prasę. Proszę wyobrazić, w Ameryce nie było cenzury. To było nie do pomyślenia pod zaborami dla Polaków, prawda? I dlatego polskość w Stanach Zjednoczonych kwitła, no bo nikt tej wolności polskim emigrantom nie ograniczał. I to była stąd to właśnie określenie czwarta dzielnica Polski. I proszę bardzo,
Przed pierwszą wojną światową wielkość tej polskiej grupy etnicznej szacuje się od 2 300 000 do 3 milionów osób. Czyli to była emigracja wtedy 3 razy jakby mniejsza niż obecnie. I o wiele biedniejsza. Bo emigranci 100 lat temu z ziem polskich, była to głównie emigracja ludowa, ludzie w razie bardzo słabo wykształceni, nie znający języka angielskiego, to jak oni przyjeżdżali do Ameryki, to oni byli w najtrudniejszej sytuacji. Musieli wykonywać najgorsze prace, najgorsze zawody, najmniej płatne. Życie naprawdę nie było tam różami usłane. I teraz tak się złożyło, że Józef Sierociński, jak wyemigrował do Ameryki, unikając służby wojskowej armii carskiej, wylądował w Nowym Jorku. I tak wyglądał nowy widok na Manhattan w 1913 roku. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych działały 4 takie największe organizacje. Tych organizacji było kilkadziesiąt, ale 4 takie największe. Był to Związek Narodowy Polski, Zjednoczenie Polsko-Rzymsko-Katolickie, Związek Polek w Ameryce i Związek Sokolstwa Polskiego w Ameryce. I teraz zajmiemy się głównie tym na końcu, Związkiem Sokolstwa. Otóż Związek Sokolstwa Polskiego powstał w Lwowie. Ten związek został założony przez weteranów z powstania styczniowego. I ta organizacja pierw tworzyła się na terenie zaboru austriackiego. Austriacy zgodzili się na to, bo ta organizacja miała charakter przede wszystkim taki sportowo-gimnastyczny. Austriacy mówili, okej, dobrze, niech młodzi Polacy się szkolą, niech ćwiczą, niech mają dobrą tężyznę fizyczną, będzie dobry rekrut do armii austriackiej. Mieli swój w tym interes, żeby pozwolić, żeby ta organizacja działała. Ale ta organizacja SOKU, zaboru austriackiego, wraz z emigrantami, z masową emigracją do Ameryki, została jakby przeflancowana, przeniesiona po prostu na grunt amerykański i tutaj pięknie zaczęła się rozwijać. No i tu widzimy grupę sokołów w Chicago, jeszcze w mundurach, które z Polski oni ze sobą przywieźli. Takie szarawary nawiązujące do ubrań, jakie używali powstańcy styczniowi. No i proszę bardzo, Józef Sierociński, jak przyjechał do Stanów Zjednoczonych, w Nowym Jorku, zapisał się do gniazda numer 7 i widzimy tutaj takie ćwiczenia zbiorowe sokołów właśnie w Nowym Jorku. I on dla młodego człowieka, słuchajcie, jak przyjechał z zaboru rosyjskiego, nagle patrzy, piękna organizacja, polska, elementy wojskowe zaczęli tu wprowadzać i jemu się to bardzo spodobało i natychmiast z tą organizacją się związał. Człowiekiem, który był niezmiernie zasłużony dla rozwoju tej organizacji, był dr Teofil Starzyński. Pochodził z Wielkopolski, w okolicach Żninu i w Stanach Zjednoczonych ogromnym wysiłkiem ukończył studia medyczne i był pierwszym Polakiem, który w stanie Pensylwania ukończył medycynę. Jako lekarz wiedział, czym jest sport dla młodych ludzi, prawda? I ta organizacja Sokolstwo, to on widział, że to jest właśnie ta właściwa organizacja dla polskiej młodzieży w Stanach Zjednoczonych. I teraz tak, proszę Państwa, w 1912 roku w Stanach Zjednoczonych działało aż 344 gniazdy właśnie tej organizacji, które skupiały w owym czasie, w 12 roku, 11,5 tysiąca członków. I w 12 roku organizacja ta po prostu zaczęła tworzyć, przyjęła taki charakter paramilitarny. O, tu widzę teraz młodzież tutaj w mundurach wojskowych. Podobnie sokolstwo zaczęło się przekształcać z organizacji sportowo-gimnastycznej w organizację paramilitarną. A więc prowadzono, tu mamy symbol, po prostu to jest klamra od pasa, od munduru i widzimy tutaj soku, tak,
w szponach trzyma ciężarek gimnastyczny. To jest nawiązanie właśnie, że była to organizacja sportowa i zarazem dziobem rozrywa kajdany niewoli. I piękne hasło, proszę zobaczyć. Czołem ojczyźnie, szponem wrogowi. I tu mamy właśnie w 1912 roku dr Teofil Starzyński zaczyna przekształcać ten Związek Sokolstwa Polskiego w drużyny bojowe Związku Sokolstwa. I tu mamy jedną z takich drużyn. Każdy sokół musiał sobie sam kupić mundur. Sam musiał kupić sobie karabin. Nikt mu niczego nie fundował. A trzeba wiedzieć, że oni pracowali. Ciężko pracowali i po pracy jeszcze z własnych zarobionych ciężko pieniędzy musieli sobie umundurowanie, uzbrojenie wykupić. Natomiast dwaj oficerowie rezerwy z armii austriackiej, widzimy tu jednego z nich, prowadzi zajęcia, czyli szkoli młodych ludzi. I teraz proszę popatrzeć. W ciągu zaledwie 2 lat, pamiętacie, 2 lata wcześniej Sokolstwo liczyło 11,5 tysiąca. W ciągu 2 lat, jak zaczęły te drużyny bojowe powstawać, drużyny bojowe już liczą ponad 25 tysięcy członków. W ciągu 2 lat. To jest niesamowita sprawa, że organizacja w ciągu zaledwie 2 lat podwaja swoją liczbę swoich członków. Pytanie, dlaczego? Ano dlatego, że to nie było internetu wtedy, nie było radia, nie było telewizji, a taka organizacja dla młodych chłopaków to była atrakcyjna, prawda? Bo to jakieś takie namiastka wojska się tworzy. Uzbrojenie, słuchajcie, musztra, strzelanie, manewry, to chłopakom polskim się podobało i dlatego chętnie zapisywali się. A rok 1914 to jest właśnie wybuch I wojny światowej. A Sokolstwo w Ameryce świetnie się zorganizowało. Doktor Teofil Starzyński tym kierował. Już mieli ponad 25 tysięcy członków. I elementy tego przygotowania wojskowego już mieli. I teraz, i w tym czasie, co się dzieje z naszym bohaterem Józefem Sierocińskim? Sam pisze tak. Pracował od kwietnia 1914 roku do 31 grudnia 1916 roku w Sokole jako szeregowy, zaczynał od najniższego szczebla i potem jako drużynowy, w końcu jako naczelnik 6 okręgu w South Bend w stanie Indiana. Czyli już awansował i już był przez doktora Teofila Starzyńskiego przenoszony w inne rejony Stanów Zjednoczonych. Po co? No, żeby szkolić następnych młodych ludzi. I w 1917 roku, proszę Państwa, sokół, te drużyny bojowe miały wielki problem. Brak kadr oficerskich. Mieli, jak już wspomniałem, dwóch oficerów z armii austriackiej, ale to za mało. A zobaczcie, jaka wielka liczba się zapisała. I dlatego oni myśleli o tym, że trzeba tworzyć kadry oficerskie. I weszli ciche porozumienie, słuchajcie, z Kanadą. I Kanadyjczycy, to było to dominium brytyjskie, a to już w Europie trwa wojna. I Kanadyjczycy zgodzili się, że w Toronto, na uniwersytecie, był po prostu taki dział szkolenia oficerów dla studentów i zgodzili się, że zostanie utworzona też polska klasa. I wtedy dr Teofil Starzyński wyodrębnił z całej organizacji Sokolej grupę 23 ochotników. Najlepszych, najzdolniejszych działaczy już sprawdzonych i ich wysłano do Toronto. Ale jak wysłano? Cichacze. Oni nielegalnie ze Stanów Zjednoczonych przekroczyli granicę do Kanady i oni pewnego dnia po prostu zniknęli. A byli znanymi działaczami sokolstwa i wszyscy nagle pytają, gdzie jest ten? Gdzie ten? Nie ma. A ponieważ kiedyś, jak ktoś się gdzieś zgubił, to kiedyś mówiło, o, stracił się. Nie?
Stąd nazwano ich straceńcami. 23 takich straceńców ze Stanów Zjednoczonych pojechało do Kanady. Wśród nich był właśnie również Józef Sierociński. On tutaj jest w drugim szeregu od końca, po trzeci od prawej strony. Józef Sierociński. Nie wiem, czy... O jest, widać. To jest właśnie tutaj Józef Sierociński. I ten kurs, pierwsza klasa polskich podchorążych, trwał od stycznia 1917 roku do maja 1917. Tak. Proszę bardzo, mamy też tą grupę straceńców i Józef Sierociński siedzi w tym miejscu. Proszę bardzo, to są akurat jedni z najzdolniejszych, bo w maju się ten kurs skończył i widzimy tutaj Józefa Sierocińskiego. Tak. Tu jest też Lucjan Adamczak, Wincenty Skarżyński. I tu jest jeszcze ten, wyleciał mi tutaj z głowy, ale jedziemy dalej. O, proszę bardzo, tu mamy zdjęcie właśnie tych prymusów pierwszego kursu. Józef Sierociński od prawej, Wincenty Skarżyński, Wojciech Albrych, Antoni Wiącek. Tu może troszeczkę daleko wybiegnę naprzód. Z tego zdjęcia dwie osoby, a więc Wincenty Skarżyński i Antoni Wiącek, oni potem zostali zamordowani w zbrodni katyńskiej w 1940 roku. Najzdolniejszych tych oficerów na czele z Józefem Sierocińskim wysłano do Cambridge Springs w stanie z Pensylwania i tam utworzono Szkołę Podchorążych Sokolstwa Polskiego. Czyli ci absolwenci z Kanady, ci najzdolniejsi, przyjechali do Cambridge Springs i świeżo nabytą wiedzę już mieli przekazywać dla swoich kolegów sokołów. I tu widzimy, w takich budynkach byli zakwaterowani, tu jest dowództwo tej szkoły i tutaj stoi Józef Sierociński, który został komendantem Szkoły Sokolstwa Polskiego w Cambridge Springs. Proszę bardzo, Józef Sierociński, Wojciech Albrych prowadzą grupę sokołów na ćwiczenie. Tutaj mamy też całe dowództwo i studenci tej szkoły. I ta szkoła działała od maja 1917 roku do października 1917. I w czasie tych 7 miesięcy w tym okresie kurs tej szkoły ukończyło 389 podchorążych. 389. Oni potem stali się jakby kręgosłupem Armii Polskiej we Francji, bo to były potem, oni potem odbywali kursy oficerskie, później znowu w Kanadzie, potem jeszcze we Francji. To była kadra oficerska Armii Polskiej we Francji, ochotnicy z Ameryki. Ale szkolił ich na samym początku Józef Sierociński. No i 4 czerwca 1917 roku przychodzi z Europy niesamowita wiadomość. Prezydent Francji ogłasza dekret o utworzeniu Armii Polskiej we Francji. Było wielkie poruszenie, słuchajcie, tutaj w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, że wreszcie nadszedł ten moment, że dotworzy się polska armia. Wymarzona okazja, wymarzony moment, bo przedtem żadne z mocarstw nie chciało o tym słyszeć. I tutaj w Stanach Zjednoczonych zaczynają się przygotowania do rekrutacji. I dekret wyszedł w czerwcu, na początku czerwca 17 roku i przez następne miesiące, aż do października, trwało przygotowywanie do rekrutacji. A więc stworzono centra rekrutacji, całą strukturę po wojskowemu. I dopiero w październiku 1917 roku Stany Zjednoczone zgodziły się, że na to, żeby Polacy mogli prowadzić rekrutację na terenie Stanów Zjednoczonych, ale nie ochotników do armii amerykańskiej, tylko ochotników, którzy mieli wstępować do Armii Polskiej we Francji.
To nie było takie proste, żeby coś takiego zrobić, bo bano się, że to może zdezintegrować wielonarodowe społeczeństwo amerykańskie. Ale jednak Polacy to uzyskali. I proszę bardzo, mamy piękne zdjęcie, 18 lutego, 18 rok, to już trwa właśnie akcja rekrutacyjna. Widzimy grupę oficerów rekrutacyjnych. Na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady utworzono łącznie 47 centrów rekrutacyjnych, gdzie mogli się zapisywać ochotnicy. Głównie to były największe miasta, tak jak Nowy Jork, Filadelfia, Chicago, Boston, Pittsburgh, Detroit i tak dalej. Oficerowie rekrutacyjni byli umundurowani w mundury, które z Francji przysłano. Dlaczego? Chodziło o tak zwany PR, jak to się dzisiaj mówi, prawda? Czyli taki oficer rekrutacyjny swoim wyglądem, on razu mówił, patrzcie, tak wygląda Armia Polska we Francji. I to miało zachęcić wszystkich tych, którzy się zapisywali, że to nie jest jakaś lipa, że to jest naprawdę poważna sprawa, tworzy się Armia Polska. W środku, w cywilnym ubraniu tutaj na zdjęciu, siedzi dr Teofil Starzyński, a więc cały mózg tworzenia w ogóle tego czynu zbrojnego w Ameryce, a obok niego siedzi Józef Sierociński. To była, można powiedzieć, prawa ręka doktora Teofila Starzyńskiego i on, można powiedzieć, w taki ten sposób już sensu stricto wojskowy nadzorował prowadzenie całej rekrutacji w Ameryce do Armii Błękitnej. I tu proszę kolejne zdjęcie. Józef Sierociński tutaj stoi po środku i co pisze dalej w swoim życiorysie sam Józef Sierociński. 29 kwietnia 1918 roku do 5 czerwca 1918 był przydzielony jako adiutant Komisji Wojskowej w Nowym Jorku. Jednocześnie sprawował urząd szefa Biura Komisji Wojskowej, kierownika rekrutacji, któremu podlegało 38 centrów rekrutacyjnych. Tak, zdjęcie zrobione w Nowym Jorku. A to jest punkt rekrutacyjny numer 2 w Chicago. Tak to wyglądało, widzicie, też napisy, propaganda. Ojej. A to jest tak zwana stacja rekrutacyjna. W dużych miastach były centra. Natomiast na prowincji głębiej, patrzcie, rozstawiony napis, namiot, biało-czerwona flaga i proszę bardzo, napis Polish Army in France, Recruitation Station, Orzeł Polski i widzimy tutaj oficerów rekrutacyjnych. Widzimy też osobę duchowną, dwie nawet, jedna i druga. Księża polscy w Stanach Zjednoczonych byli wielkimi patriotami wtedy i bardzo się angażowali właśnie w akcję rekrutacyjną. Nieraz były takie sytuacje, słuchajcie, przychodzi młody po prostu mężczyzna do księdza, że ślub chce wziąć, tak? Chce się żenić. A ksiądz taki mówi, o nie, nie, bracie. Żeniaczkę odłóż na później. Teraz ty się musisz do wojska zapisać i jechać walczyć o wolność. Tacy byli. Tu wygląda przysięga. Rekruci, którzy, ochotnicy, którzy się zapisali, składają przysięgę przed właśnie tutaj komisją wojskową. Jak wyglądał moment, słuchajcie, pożegnania takich ochotników? Dla każdej miejscowości to było wielkie wydarzenie. Autentycznie. Dlaczego? Żegnano swoich synów, braci, znajomych, kolegów, czy narzeczonych, prawda? Oni jechali na wojnę. To nie są żarty. Wszyscy sobie zdawali sprawę, że być może wielu z nich już nigdy nie zobaczą. I dlatego grupę takich ochotników prowadzono wpierw do kościoła, uroczysta msza święta, po mszy świętej uroczysty obiad i potem wszystkich odprowadzano gromadnie na stację kolejową i stamtąd odjeżdżali już do Kanady, do obozu treningowego w Niagara-on-the-Lake. I to zdjęcie, pożegnanie ochotników w
bawlą. Tu zdjęcie pożegnanie ochotników w Chicago i co jest ciekawe, na zdjęciu jest Ignacy Jan Paderewski, znany polski pianista, można powiedzieć taki nieformalny minister spraw zagranicznych Polonii Amerykańskiej w owym czasie. Ignacy Jan Paderewski, który miał wielki wpływ, między innymi znał osobiście prezydenta Stanów Zjednoczonych, Wilsona. Dzięki temu Wilson w słynnym swoim orędziu mówił, jak jeżeli ma powstać po wojnie, co ma być, to musi, żeby był pokój w Europie, musi powstać niepodległe państwo polskie z dostępem do morza. Ale to dzięki też Paderewskiemu, bo Paderewski prezydentowi w rozmowach cały czas o tym przypominał i mówił. No i są też dziewczęta, o proszę popatrzeć, tu jest Sokolica, dużo dziewcząt się garnęło właśnie tym Związku Sokolstwa Polskiego i Sokolica Agnieszka Wisła z Chicago. Tak. Tu widzimy kilka zdjęć takich charakterystycznych tych ochotników z różnych miast. To być może zdjęcie z Nowego Jorku, znalazłem takie zdjęcie, nie było podpisane. Ale ze względu na tą charakterystyczną zabudowę, tak zwane schody bezpieczeństwa, jakie wtedy na starych budynkach były, być może w Nowym Jorku. I to jest też po prostu z tamtego okresu. To jest zdjęcie z Chicago, pożegnanie ochotników. Coś wam pokażę. Tu siedzi ta Agnieszka Wisła, Sokolica, a tutaj siedzi taki dziadek. Widzicie, tą strzałką pokazuje. Tak? Wincenty Kwiatkowski, weteran z powstania styczniowego. Rwało się ten weteran, słuchajcie, rwało, jak to się mówi, ciągnęło wilka do lasu. Też pewnie chciał iść walczyć o wolną Polskę, ale wiek już nie pozwalał. Za to każdą grupę po prostu odprowadzał na stację kolejową. Była taka orkiestra Wrońskiego, pojeździła w ramach takiej, można powiedzieć, też takiego PR-u, jak taka grupa szła z orkiestrą dętą na dworzec, to wszyscy Amerykanie się zaczęli, co to się dzieje? Polscy ochotnicy jadą do polskiej armii, prawda? I patrzcie, jaka duża grupa ochotników z Chicago, prawda? Tu zdjęcie zrobione przed odjazdem. No i obóz, tak, zdjęcie zrobione w obozie treningowym i co pisze Józef Sierociński? Pisze tak. Z początkiem czerwca 1918 roku wyjechał do obozu polskiego w Niagara-on-the-Lake, Kanada, gdzie dowodził kompanią C 3 batalionu. Tak? Czyli już też bezpośrednio przechodzi już zajęcia wojskowe, tak kursem, tym wszystkim kierowali już oficerowie kanadyjscy. A tak nawiasem mówiąc, jeszcze odnośnie tej akcji rekrutacyjnej. W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie to ogółem zapisano w tych centrach rekrutacyjnych ponad 38 tysięcy ochotników. 38 tysięcy. Ale komisje wojskowe były. Mówi, chłopie, ty masz słabe zdrowie. Ty jesteś za bardzo obarczony liczną rodziną. Ty musisz zostać pracować. Nie da rady. W sumie komisje wojskowe po prostu zarejestrowało do odbycia już służby wojskowej ponad 22 tysiące. Ale potem po przejściu przez obóz Niagara-on-the-Lake ostatecznie do Francji wyjechało 20 720. No i jak już wcześniej wspominałem, w Kanadzie każdy ochotnik otrzymał takiego orzełka. Proszę tego orzełka zapamiętać. Jest to naprawdę symbol czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej właśnie w Stanach Zjednoczonych. Potem we Francji z powodu tego orzełka wybuchł bunt. Autentycznie wybuchł bunt, bo któregoś razu we Francji rano się w wojsku jest tak zwany, no odczytuje się rozkaz dzienny na zbiórce, na apelu porannym i oficerowie francuskim czytają. W dniu dzisiejszym należy usunąć wszystkie oznaczenia, które to jakiekolwiek ma, bo wprowadza się jedno dla całej armii. Ty urodzisz się i ochotnicy z Ameryki nie rozeszli się. Stali cały dzień, nie wykonywali rozkazu.
Francuzi mówią, słuchajcie, tu wojna się toczy, a tu wojsko odmawia wykonywania, rzecz niesamowita. Ale Francuzom spokojnie wyjaśniono, o co chodzi. I proszę bardzo, słuchajcie, Francuzi nie zrobili z tego jakiejś wielkiej awantury. Pozwolili ochotnikom z Ameryki te orzełki zatrzymać. I potem, jak oni byli we Francji, potem byli w Polsce czy na froncie, na wielu fotografiach bardzo łatwo rozpoznać tych ochotników z Ameryki. Właśnie po tych charakterystycznych orzełkach. Tak. No i teraz po dwumiesięcznym przeszkoleniu wyruszają z Kanady transporty po prostu do Nowego Jorku, a z Nowego Jorku statkami do Francji. Co pisze Józef Sierociński? 28 czerwca 1918 roku wyjeżdża do Francji jako komendant transportu ochotników polskich. To już jest okres późniejszy, ale chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Armia Polska, która tworzyła się we Francji od czerwca 17 roku do grudnia 1917, aż prawie przez pół roku, do tej armii tam we Francji zgłosiło się zaledwie ponad 800 ochotników. Zaledwie 800 ochotników. I to była klapa. Francuzi mówią, no przez pół roku zaledwie 800 ochotników, to trzeba sobie dać spokój z tą polską imprezą, z tą polską armią, no bo to jest niewypał. Ale pod koniec grudnia, 28 grudnia, do portu Bordeaux przypływa pierwszy statek z Nowego Jorku, który przywozi 1200 ochotników, już przeszkolonych w tym obozie w Niagara on Lake. I potem przez następny transport, następny statek i do końca maja 1918 roku przybyło ze Stanów Zjednoczonych ponad 15 tysięcy ochotników. W ciągu pół roku, zobaczcie jaka jest różnica. Przez pierwsze pół roku we Francji zaledwie 800 ochotników, a potem następne pół roku już ponad 15 tysięcy. To była niesamowita sprawa. A potem jeszcze do marca 19 roku to jeszcze kolejne 5 tysięcy dojechało. W sumie ponad 20 tysięcy. I Francuzi to mówią, o, coś się dzieje. I to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. Gdyby nie ochotnicy z Ameryki, armii polskiej we Francji, tak zwanej Armii Błękitnej, prawdopodobnie by nie było. Umarłaby ta idea śmiercią naturalną. Nasi rodacy z Ameryki uratowali tą ideę. Generała Hallera jeszcze nie było wtedy we Francji. Jeszcze nie było. On pojawił się, został dowódcą tej armii we Francji dopiero w październiku 18 roku. Przyjechał po prostu z Rosji dookoła przez Murmańsk, przez Anglię. Przyjechał już właściwie na gotowe. A miesiąc nie zdążył dowodzić żadną operacją wojskową na froncie zachodnim, bo się wojna skończyła. Ale cały splendor generał Haller no spadł na niego jako twórca Armii Błękitnej we Francji. Twórca armii. To jest... No i teraz, tak jak tu już mówiłem wcześniej, te baraki w tle widzicie w Niagara on the Lake, sami musieli ochotnicy sobie wybudować, bo do grudnia, a tam zimno w Kanadzie, słuchajcie, to jest takie, jak my tu mówimy, luksusowa Syberia w Kanada, to oni mieszkali w namiotach. A nieraz jak deszcze padały, zimno były, to oni nieraz pływali, mieli takie drewniane podłogi w tych namiotach, to nieraz pływali na tym. Koce przemoczone, zawilgocone, warunki okropne, straszne. A oni jednak po prostu przetrzymali to. To jest wielka sprawa. Tak, i tu trzeba powiedzieć wielką, bardzo ważną kwestię. Obchody stulecia odzyskania niepodległości. Często się mówi o legionach, prawda, przy boku armii austro-węgierskiej. O Józefie Piłsudskim, dowódca pierwszej brygady. Marsz pierwszej brygady znane, wszystkie orkiestry grają i tak dalej. Ale mało się mówi o tym, że legiony polskie przy boku armii austro-węgierskiej apogeum ich rozwoju liczyły trzy brygady, nie tylko pierwsze, trzy brygady łącznie, liczyły około 16,5 tysiąca żołnierzy. 16,5 tysiąca. A legiony były tworzone w Galicji, czyli na ziemiach polskich łatwo było o rekruta.
A ochotnie, słuchajcie, wychodźstwo polskie w Ameryce, oddalone o ponad 7 tysięcy kilometrów od Polski. 7 tysięcy kilometrów. Oni się potrafili zorganizować i potrafili dać ponad 20 tysięcy ochotników. Czyli więcej niż te okrzyczane legiony polskie. I ochotnicy z Ameryki na kartach najnowszej historii Polski, w podręcznikach, oni nie istnieją, ich nie ma, zostali wygumkowani, wymazani. Prawda, to my się burzymy w Ameryce, że coś takiego się dzieje. Prawda? I na wszystkich spotkaniach, wykładach do historyków i tak dalej, oni są wszyscy zdumieni. Myśmy nie zdawali sobie sprawy, że to na taką skalę było. A no właśnie. I dlatego my musimy, słuchajcie, przywrócić tych chłopaków. Oni mogli zostać w Ameryce. Mogli żyć tam sobie, dorabiać się, spokojne życie, ale oni wszystko zostawili. Słuchajcie, żeby do Ameryki w tamtym czasie wyjechać, rodziny całe się składały, żeby kupić tak zwaną szybkartę, czyli najtańszy bilet okrętowy. Prawda? I oni tą wymarzoną Amerykę zostawili, wstąpili do wojska i pojechali na front, pod kulę. 80 z nich, słuchajcie, we Francji poległo, równe 80. Tak, co jeszcze? W latach 1914-1920 to biedne wychodźstwo, naprawdę, ja mówiłem, że oni najgorsze prace wykonywali, najniższe zarobki mieli, 3 razy mniejsza ta Polonia była niż obecnie, oni potrafili zebrać na różne cele polskie w tym okresie ponad 16 milionów ówczesnych dolarów. Dzisiaj to jest ponad 400 milionów dolarów. Jak ja nieraz mówię działaczom polonijnym w Ameryce, co ta Polonia 100 lat temu potrafiła, to oni mówią, to jest niemożliwe, żeby takie sumy zebrać, to jest niemożliwe. A jednak, i proszę popatrzeć, to wychodźstwo niezmiernie ofiarne było. Prawda? Mieli ogromne, patriotyczne polskie serca, daleko, daleko od Polski. I dawali te ciężko zarobione pieniądze właśnie na tą Polskę. I na kartach historii się o tym nie mówi, nie pisze się, prawda? I to jest, naprawdę, to jest wielka krzywda, jaką emigrantom polskim w Ameryce po prostu wyrządzono. Że nie doceniono ich poświęcenia, ich ofiarności. No i teraz popatrzcie, jeden z takich statków, były to głównie parowce, kamuflaż wojenny, no bo na Atlantyku działały niemieckie łodzie podwodne. Na szczęście każdy transport, który płynął z ochotnikami z Ameryki, nie został storpedowany. Wszyscy szczęśliwie do Francji dopłynęli. No i to jest właśnie zdjęcie, które wam już było. Pierwszy transport, jak ląduje w Bordeaux, ze sztandarem wychodzą i potrapię tutaj schodzą, widzicie jeszcze w kanadyjskich mundurach właśnie ci ochotnicy. Co pisze Józef Sierociński, bo on przyjechał pół roku później od tego pierwszego transportu. Pisze tak, 26 lipca odkomenderowany do szkoły oficerskiej, no i to jest ta francuska nazwa, ja francuskiego nie znam. W każdym razie dnia 12 września 18 roku mianowany podporucznikiem, podany rozkaz, z dnia 12 września 18 roku ze starszeństwem o 7 października 17 roku. Dnia 28 września wezwany ze szkoły do sztabu Wojsk Polskich w Paryżu. Tak? I zdjęcie z tej szkoły oficerskiej. Tu musieli, bo armia polska we Francji była tworzona według regulaminów francuskich. I to, co oni się nauczyli w Kanadzie, według regulaminów kanadyjskich, no to już to musiało iść na bok i na nowo musieli po prostu się szkolić, przyswoić sobie regulaminy francuskie. I jak już wspomniałem, to jest ładne zdjęcie. Generał Józef Haller właśnie 6 października składa przysięgę jako dowódca Armii Polskiej we Francji. I składa tutaj Józef Trawiński, tu stoi, trzyma sztandar 1. Pułku Strzelców Pieszych, 70% żołnierzy w tym pułku to byli ochotnicy z Ameryki. I co pisze dalej Józef Sierociński?
28 listopada 1918 roku delegowany jako członek polskiej misji wojskowej na Syberię. Na Syberię. Do formującej się tam 5. dywizji rozkazem ministra wojny francuskiego, i tam jest podany numer, dnia 28 listopada 18 roku mianowany porucznikiem i rozkaz naczelnego dowództwa i tak dalej. I widzimy tutaj Józefa Sierocińskiego w środku, porucznik właśnie Józef Sierociński, obok szefa misji majora Okulicza Kozaryn, to jest ten, i porucznik Ignacy Zakrzewski. Ta trójka została z rozkazu generała Hellera wysłana na Syberię. Józef Sierociński z tą trójką oficerów z Francji płynie do Stanów Zjednoczonych i potem pociągiem przez całe Stany Zjednoczone do San Francisco. Tam wsiadają na statek, płyną na Hawaje do Honolulu. Z Honolulu płyną, słuchajcie, do Japonii i z Japonii potem do Mandżurii i stamtąd następnie już drogą kolejową dojechali na Syberię, a w tym czasie to było jest po rewolucji tej bolszewickiej, trwa w Rosji jest ogromny zamęt. Tam różne tworzą się formacje wojskowe. Czesi swój korpus utworzyli, prawda, na Syberii. Polacy swoją dywizję tworzą. O, tu mam zdjęcie właśnie tego Józefa porucznika Sierocińskiego, jak płynie do Honolulu. Zdjęcie na statku zrobione. Proszę bardzo, między innymi docierają do Władywostoku i to jest rzadkość, proszę bardzo, oddział Wojska Polskiego był w Władywostoku pod komendą porucznika Jasińskiego, 19 rok. Polskie wojsko było co ze sobą. Kto by pomyślał? Kto o tym dzisiaj wie, że coś takiego było? A to patrzcie, mamy polskich żołnierzy w Władywostoku w błękitnych mundurach, bo logistyka zaopatrzenia polskich oddziałów na Syberii szła aż z Francji. Francuzi to finansowali. A dlaczego Francuzi finansowali? Ano dlatego, że przed I wojną światową Francja udzielała gigantycznych po prostu pożyczek dla rządu carskiego. A ponieważ wybuchła rewolucja, to wszystkie te kredyty to by diabli wzięli i jedyną szansą dla Francuzów było obalić bolszewików, żeby odzyskać zainwestowane pieniądze w Rosji. I dlatego wspierali wszystkich, jakiekolwiek oddziały, które chciały walczyć z bolszewikami. To nie z miłości, nie, oni mieli w tym interes po prostu. Ale to akurat było zbieżne z polskimi interesami. Na tym polega cały czas polityka. Gra interesu. No i widzimy tutaj, ta Polska Komisja Wojskowa spotkała się też z misją francuską. A jakże? Nie? Proszę bardzo. Idziemy dalej. I tutaj jest zdjęcie, pokazuje dowództwo wojsk polskich na Syberii. Te zdjęcia pochodzą między innymi z książki Józefa Sierocińskiego, bo on w 1929 roku napisał Armia Polska we Francji i w tej swojej książce szereg tych zdjęć zamieścił. Oddział kawalerii polskiej właśnie na Syberii. Proszę bardzo, tu mamy defiladę 3. Pułku Strzelców, Nowo-Nikołajewsk. A tak wyglądała odznaka 5. Dywizji Syberyjskiej. Cała dywizja została utworzona na Syberii. Podobną odznakę nosili oficerowie Armii Polskiej we Francji. Tą odznakę zaprojektował artysta plastyk Ksawery Dunikowski. On potem tworzył w czasach Polski Ludowej. On zaprojektował tego orła i potem w kształcie tego orła rozpoznaje się wszystkie te oddziały halerowskie. Ale jest to, widzicie, S, nie? Takie, to znaczy, że na Syberii było tworzone. I zobaczcie, jak polskie oddziały. No i niestety tragiczny los był tej 5. Dywizji Syberyjskiej, bo ona osłaniała wszystkie oddziały tak zwanych białych, które wycofywały się pod naporem bolszewików na wschód, w stronę Władywostoku. Niestety nigdy Polaków nie zluzowano. Polacy cały czas
byli na końcu tych wszystkich oddziałów, które się wycofały z burz magistrali tej transsyberyjskiej. W końcu doszło do tego, że oddziały polskie zostały otoczone pod niedaleko Krasnojarska, przy takiej, koło takiej stacji kolejowej Klukwiennaja. No i Polacy skapitulowali. Część poszła do niewoli, los ich był bardzo smutny. Natomiast część, około 1500, nie chciała kapitulować. Z bronią w ręku uderzyli na pozycję, na taki pierścień ten bolszewicki, przedarli się aż do Mandżurii. I tu widzimy resztki oddziałów polskich w Harbinie, w Mandżurii, które przedarły się. I stamtąd później oni drogą morską przez Japonię wrócili do Polski. To jest niesamowite zdjęcie. Oddział Wojska Polskiego w Nagasaki, w Japonii. Wojsko Polskie w Japonii. Niebywała sprawa. Wszyscy umundurowani w błękitne mundury i nawet odbyła się defilada. Znalazłem informację, w swojej książce dokładnie opisałem. Była defilada w Nagasaki oddziału Wojska Polskiego pod biało-czerwonym sztandarem. I proszę bardzo, Józef Sierociński potem pisze, 27 maja 1920 roku, powrót z Syberii do Polski, po czym na krótki urlop. Rzeczywiście krótki urlop, ale w tym czasie już potem ze wschodu idzie uderzenie wojsk bolszewickich, które niestety po prostu wypierają wojska polskie, które wcześniej dotarły aż do Kijowa. I wtedy potężne kontruderzenie Armii Czerwonej, które miało na celu nie tylko zajęcie Polski, rozbicie Polski, ale nawet dotarcie do całej Europy Zachodniej. I patrzcie, żołnierze polscy, którzy walczyli z bolszewikami na Syberii i wyrwali się stamtąd i przez z Japonię, musieli Ocean Indyjski, Afrykę, dotarli aż do Gdańska i tu zaraz niedługo potem dochodzą wieści, że bolszewicy podchodzą pod Warszawę. I oni zamiast odpocząć, ciesząc się, że dotarli do Polski, znowu wstępują na lotnika do wojska i walczą z bolszewikami pod Warszawą. Wielu z nich zginęło. A co się dzieje z naszym Józefem Sierocińskim? Patrzcie, od 3 lipca 1920 roku przydzielony jako oficer ordynansowy przy generale Hallerze. Przy organizowaniu Armii Ochotniczej pełnił funkcję szefa propagandy, po czym jako adiutant pełnił służbę przy generale Hallerze, towarzysząc mu we wszystkich wyjazdach na front, gdzie kilkakrotnie odkomendowany do linii bierze udział w szeregu potyczek i bitew. Dnia 22 września 20 roku Dowództwo Frontu Północnego oddało mnie do dyspozycji pana generała Lasockiego, z którym wyjechałem na Zbrucz do służby kontrolnej oddziałów ukraińskich Petlury przy ich przejściu na Ukrainę. Po ukończeniu wojny polsko-bolszewickiej zwalnia się do rezerwy. Ale nie wspomina o tym, że w czasie walk z bolszewikami, jak to był przy sztabie generała Hallera, był taki jeden moment, że niewiele brakowało, cały sztab polski z generałem Hallerem dostałby się do niewoli bolszewickiej. Ale kapitan Józef Sierociński wykazał się naprawdę spokojem, opanowaniem, zorganizował grupę oficerów, sam dowodził, odparł po prostu atak bolszewików, w ten sposób uratował właśnie generała Hallera i za ten czyn został oznaczony najwyższym oznaczeniem w Wojsku Polskim, jakim był Order Virtuti Militari. No teraz słuchajcie o tych ochotnikach z Ameryki. Bo to oni z Armią Błękitną z Francji w kwietniu, maju przyjechali do Polski. I Piłsudski jako naczelny wódz kierował ich od razu na front z Ukraińcami, a potem z bolszewikami. Słuchajcie, poległo ochotników z Ameryki 1832. Duża liczba. 1832 poległo. Mogli zostać w Ameryce, spokojnie, mogli się dorabiać. Nie? Oni pojechali walczyć za Polskę.
Oni spełniali marzenia swoje, swoich ojców i swoich dziadów. Marzenia o wolnej, niepodległej Polsce. Tak. Zobaczcie, ponad 2000 zostało rannych, w tym 83 oficerów. Chciałbym wam zwrócić uwagę na podpułkownika Jana Bartmańskiego, tu w środku. On był jednym z tych dwóch oficerów, który szkolił drużyny bojowe Sokolstwa Polskiego w Ameryce. A potem był oficerem w Armii Błękitnej, dosłużył się stopnia podpułkownika, wysoki stopień. Niestety w czasie walk odwrotowych w wojnie polsko-bolszewickiej dostał się do niewoli. Bolszewicy, jak się dowiedzieli, że on jest wysokiej rangi oficerem i to w stopniu podpułkownika, postanowili go awansować, w cudzysłowie, na generała. Słuchajcie, zrobili mu na nogach krwawe lampasy, zdzierali mu skórę, bo generałowie lampasy noszą na spodnie, prawda? I Jan Bartmański zginął straszną, męczeńską śmiercią. Ochotnik z Ameryki. Warto zapamiętać właśnie tą postać. A tutaj z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie dokumenty właśnie dotyczące kapitana Józefa Sierocińskiego, bo później awans otrzymał, wniosek na order virtuti militari, podpisany przez generała Hallera, no bo Haller ocalił go, a raczej Sierociński ocalił generała Hallera. I to jest cały opis tej sytuacji. Nie chcę tego dokładnie czytać, bo nie mamy czasu. Ale pod tym wnioskiem, proszę bardzo, kto poparł? Tu pułkownik sztabu Kazimierz Ładoś, a także generał Władysław Sikorski, dowódca Polskiej Grupy Operacyjnej i pod spodem również generał Haller. Czyli no, oficerowie najwyższej rangi w Wojsku Polskim poparli wniosek, żeby nagrodzić kapitana Sierocińskiego virtuti militari. I tu jest też cały opis tej sytuacji, dlaczego, za co i tak dalej. I kapitan Józef Sierociński, jak potem zwolnił się z wojska, długo to nie trwało, bo w 23 roku generał Józef Haller otrzymał zaproszenie od weteranów amerykańskich, American Legion. Oni co roku zapraszali po zakończeniu wojny na swój zjazd dowódcę armii sprzymierzonych z czasu I wojny światowej. I w 23 roku takim postanowili zaprosić dowódcę armii polskiej z czasu I wojny światowej. I nie Piłsudskie. No i tu wyszła awantura polityczna, prawda? Ale dlaczego? Bo jak Amerykanie walczyli we Francji na froncie zachodnim, pomagali Francuzom, to dowódcą armii polskiej we Francji był nie Piłsudski, był właśnie generał Józef Haller i zaprosili Hallera. Ale żeby wyjechać, a wtedy Haller już zajął się polityką, był posłem na Sejm, ale żeby wyjechać do Ameryki, to weterani amerykańscy, było ich życzenie, że ma przyjechać w polskim mundurze. A żeby być w polskim mundurze, to polityk nie musiał. Generał Haller musiał zrzec się mandatu posła na Sejm, wtedy mógł pojechać do Ameryki w mundurze właśnie generała Wojska Polskiego. No i to jest taka oficjalna, taki program po podróży właśnie generała Hallera do Ameryki w 23 roku i towarzyszył mu właśnie kapitan Józef Sierociński. Zrozumiałe, raz, że znał angielski, znał Amerykę, prawda? Znał wszystkich tych przywódców, weteranów polskich z doktorem Teofilem Starzyńskim na czele i był to bardzo, był też adiutantem generała Hallera w czasie wojny i był to bardzo dobry ruch ze strony generała Hallera. I widzimy tutaj na drugim miejscu w górę generał Haller, a widzimy pod spodem kapitan Józef Sierociński, adiutant. Weterani amerykańscy ten program cały wydrukowali, taka cała książeczka. Bo podróż trwała, słuchajcie, od Nowego Jorku
Weterani amerykańscy załatwili dla generała polskiego salonkę kolejową. Elegancki wagon i w tym wagonie ze swoim całym sztabem, a więc był jego adiutant, dr Tobi Starzyński, Adamczak, oficerowie amerykańscy też byli i to w tej salonce odbył podróż poprzez całych Stanów Zjednoczonych, aż do San Francisco, bo ten zjazd weteranów amerykańskich miał miejsce w San Francisco, a po drodze odwiedzali głównie skupiska, gdzie Polacy mieszkali. I gdziekolwiek generał Haller przyjeżdżał, to na stacji kolejowej, słuchajcie, kompanie honorowe wojska amerykańskiego, nieraz i saluty armatnie, orkiestry. No niesamowita sprawa. Prasa amerykańska, to było świetnie zorganizowane, wcześniej otrzymywała materiały. Jak generał Haller przyjeżdżał do jego miasta, wszystkie dzienniki amerykańskie pisały o generale Hallerze, pisały o błękitnej armii, pisali o Polsce. Nigdy później żaden polski polityk czy generał nie miał po prostu tak zorganizowanej podróży i tak, żeby prasa amerykańska doskonale pisała i wszędzie takie powitania. Może z tego powodu potem generałowi Hallerowi troszeczkę tak się, jak mówię, kolokwialnie przewróciło się w głowie. Bo kiedyś pułkownik Romejko pisze, że już w latach międzywojennych Haller przyjechał do Wilna pociągiem, poczty sztandarowe stoją, a jakże młodzież szkolna czekają i generał Haller nie wychodzi z wagonu w Wilnie. Co się stało? Dlaczego? Potem się okazuje, bo orkiestry nie było na stacji. Takie ciekawostki. No i to ładne zdjęcie w czasie podróży morskiej do Ameryki. Generał Józef Haller, a za nim kapitan Józef Sierociński. Archiw było. No i proszę bardzo, tutaj akurat przyjazd generała Hallera do Chicago i generał Haller tutaj schodzi. Kapitan Sierociński, tam z tyłu głowy jego widać. To jest zdjęcie z Buffalo. I widzimy tutaj generała Hallera, a tutaj pułkownik Frączak, znany działacz polski Buffalo, był pułkownikiem w Korpusie Medycznym Armii Amerykańskiej. A obok niego widzimy tutaj kapitana Józefa Sierocińskiego. Proszę bardzo, to jest placówka siódma Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Detroit. Wita generała Hallera i tu Józef Sierociński. Tu z kolei, to jest w stanie Ohio, przed grobowcem prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko akurat tutaj mi trochę przysłoniło trochę. I widzimy też tutaj Haller i Józef Sierociński. A to jeden z bankietów, to jest bankiet Chicago, tak na cześć generała Hallera, w eleganckim hotelu, a jakże dochody z takich bankietów to szły na cele społeczne. Na przykład na polskich weteranów z Błękitnej Armii, którzy niestety wrócili do Ameryki i znaleźli się w fatalnej sytuacji. Polscy weterani, 12,5 tysiąca tych ochotników wróciło z powrotem do Ameryki. Znaleźli się na lodzie. Bo jak oni wrócili w 2020-2021 roku, to miejsca pracy już głównie były zajęte, bo weterani amerykańscy z Francji wcześniej wrócili. Prawda? Skończyła się wojna, przemysł amerykański, jak się mówi, siadł, produkcja siadła. Były problemy z znalezieniem pracy i oni byli, ci Polacy, którzy wracali, byli w naprawdę trudnej sytuacji. I oni tą organizację założyli, żeby sobie nawzajem pomagać. To organizacja samopomocowa. Ale już jedziemy dalej. O, Józef Sierociński. Gdzie on tutaj? O, tu stoi jakąś tam panią. A tu dr Teofil Starzyński. Tutaj powitanie w Los Angeles, słynna aktorka Pola Negri. Gdzie? A tutaj obok kapitan Sierociński, w studio filmowym, w Hollywood. I kapitan Sierociński, widzimy z tyłu, za Polą Negri stoi. To w Waszyngtonie. Generał Haller był przyjęty przez ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Hardinga. I drugi od prawej kapitan Sierociński. A tu już zdjęcia z lat międzywojennych. Kapitan Sierociński był jako prezes Związku Hallerczyków w Polsce. I książka jego autorstwa. A to jest na razie kwestionariusz. Starał się po prostu
o zniżkę kolejową i proszę bardzo, jego zdjęcie z lat 30, tak? I widzimy, otrzymał legitymację kolejową w czerwcu 33 roku i miał zniżkę. No i tu, to już jest lat już powojennych, jak już był w Kamiennej Górze, to nie, władze wojskowe go też zarejestrowały. I tu jest podany cały przebieg służby i widzimy z tego, że kapitan Sierociński nie przyznawał się, za co na przykład bituty military miał, czy że walczył z bolszewikami. Tu tego nie ma, trudno się dziwić, prawda? A tutaj jest na liście tak zwanej placówki 130-46 roku weteranów, którzy przeżyli II wojnę światową i Sierociński jest tutaj również, otrzymywał między innymi pomoc od weteranów polskich z Ameryki. A tu jeszcze też to jest właśnie tutaj powojenne, był rejestrowany przez, jakby to były te punkty wojskowe, RKU tak zwane. To jest list, jak on pisał między innymi do tego naczelnego komendanta Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Widzimy napis, popatrzcie, Kamieniogóra. Tak? 45 rok pisał list do kolegów w Ameryce. Kamieniogóra. Tak, potem. No i później właśnie w archiwum w Ameryce znalazłem te dwa zdjęcia. Pokazujące właśnie, żona to prawdopodobnie wysłała do kolegów Ameryki informacją, prawda, że zmarł, tak grób wygląda. Nagrobek po niemiecki to widać ściągnięty z jakiegoś grobu niemieckiego. Tablica jednak sami po prostu zrobili. I mnie zaciekawiło wtedy, czy ten grób się zachował. I myślę, no dobra, jak do tego dojść? Nie napiszę do urzędu miejskiego, bo urzędnicy nie lubią się zajmować, ktoś im głowę zawraca jakimiś takimi sprawami, po cmentarzach chodzić, szukać, nie. Padłem na pomysł, żeby poszukać nauczyciela historii. Przez internet znalazłem właśnie ten zespół szkół chyba ogólnokształcących wtedy był, tak? I na stronie internetowej znalazłem nauczyciel historii, magister Jan Lubieniecki. Ja tak czytam, czy ja miałem kolegę na studiach, bo studiowałem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Miałem kolegę na kole historii, prawda? On był rok młodszy ode mnie, ale go dobrze znałem. I potem nawet napisałem do szkoły i tak dalej. Okazało się, że magister Jan Lubieniecki, po prostu Janek, bo my się znaliśmy wiele lat, po prostu jest tym nauczycielem historii. I on zebrał grupę po prostu uczniów ze swojego koła historii. Chodzili w lutym, na szczęście nie była bezśnieżna zima, chodzili i znaleźli grób kapitana Sierocińskiego i tak ten grób wyglądał, jak Janek ze swoimi uczniami znalazł grób, właśnie grób nie był opłacany. Prawdę mówiąc powinien zostać zlikwidowany, ale może ze względu na to, że widać i tam jest napis między innymi, że kawaler bituty militari Krzyża Waleśnik, adiutant generała Hallera, ale myślę, ze względu na to, że był przede wszystkim kawaler bituty militari, to Polakom bardzo dużo mówi. I z tego może względu po prostu z szacunku nie zlikwidowano, zostawiono to. No jak myśmy się to zdjęcie zobaczyliśmy w Nowym Jorku, no jest niemożliwe, że taka zasłużona postać dla czynu zbrojnego w Ameryce. Musimy nowe nagrody, tak. Błyskawicznie uchwaliliśmy. Poprosiłem Janka Lubienieckiego, żeby znalazł zakład kamieniarski, ale taki, który najnowocześniejszy, że na przykład komputerowo się steruje, jak coś się napisy jakieś ryje, to już komputer robi i tak dalej. Taki zakład znalazł. Poszukali też, żeby kamień był odcień błękitny, no bo to wiadomo, oficer z błękitnej armii. W Czechach znaleźli taki granit. Tak? I ta firma, ona się chyba Kochut nazywa, bardzo ładny, bardzo ładny naprawdę nagrobek zrobili. Myśmy to sfinansowali i proszę bardzo, to jest uroczystość, chyba święto niepodległości, 2008 rok to był, prawda?
było odsłonięcie tego nagrobka. I tu widzimy właśnie Jan Lubiniecki i pani, która chyba pamiętała kapitana Sierocińskiego. Oj, pan Jan Lubiniecki zorganizował tutaj między innymi uroczystość w muzeum, wystawę, program artystyczny. O, widzimy też i tutaj pana burmistrza po prawej stronie. O, to jest fragment wystawy. No i potem co się okazało? Janek nie poprzestał na tym, zebrał grupę takich po prostu pasjonatów historii i na budynku, gdzie kapitan Sierociński mieszkał, tablicę pamiątkową. Zorganizowali fundusze sami od siebie. Ja byłem tak mile zaskoczony, że sami po prostu tablicę pamiątkową tutaj umieścili. Piękna sprawa. Widzimy, to była taka uroczystość w rocznicę chyba śmierci kapitana, bo to styczeń był. Tak. A później też podesłano mi do Nowego Jorku właśnie zdjęcie, ostatnie zdjęcie kapitana Sierocińskiego, jak pracował w fabryce LEN tutaj w Kamiennej Górze i on stoi, widzicie, widać postawa wojskowa, oficerska, prawda? On tutaj pracował chyba w dziale zaopatrzenia chyba i zbytu, prawda? Tak. No i tutaj z kolei najmłodsze pokolenie. Pan Bogdan Adamus jest tutaj z nami, prowadzi dużą akcję wśród szkół, nawet tych najmłodszych, nawet przedszkoli i swoje wnuczki. Wnuki tu przyprowadzał od maleńkości i właśnie takie zdjęcie otrzymaliśmy w Nowym Jorku. Bardzo się z tego zdjęcia ucieszyliśmy. Wnuczka podrosła i potem za każdym razem mówi do dziadka, Jadek, pójdziemy do pana kapitana i kiedyś poszli, zobaczyli, no, że zabrudzony jest ten nagrobek. Sama, Boże, umyjemy to. Poszła do domu, wzięli środki pierące i sama po prostu, słuchajcie, wyszorowała ten. To jest piękna sprawa. Od maleńkości trzeba po prostu uczyć. Także piękna robota dla pana Adamusa. I proszę bardzo, grób już ona umyła i dziadek zrobił jej zdjęcie właśnie nad grobem kapitana Sierocińskiego. Tu z kolei chłopak z przedszkola ojca zainteresował, że no bo nauczycielka przyprowadziła, powiedziałam, słuchajcie, taki człowiek tutaj leży. On nie wiedział, ojciec. Mały chłopak ojca historii. To słuchajcie, kapitalna sprawa. Tak, to już było. No i teraz, proszę państwa, nasza organizacja z okazji stulecia czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej właśnie fundowała taki medal pamiątkowy. Autorem tego medalu jest najlepszy polski rzeźbiarz tworzący w Stanach Zjednoczonych, Misz Andrzej Pityński, autor słynnego pomnika katyńskiego w Jersey City, bo była awantura, kiedy może słyszeliście. Widzimy tego orzełka z Niagara on the Lake. Poznajecie? Tak. A po drugiej stronie to jest właśnie symbol naszej organizacji. To jest krzyż ochotników z Ameryki. Tak? I dzisiaj właśnie chciałbym na tym spotkaniu, słuchajcie, zakończyć tym, że osobom, które bardzo się przyczyniły do tego, że pamięć o kapitanie Sierocińskim w Kamiennej Górze trwa, bardzo dobrą robotę dla nas robią, chciałbym tym osobom wręczyć właśnie odznaczenia. Przede wszystkim to jest tak, Jan Lubiniecki właśnie on znalazł ten grób i potem tutaj naprawdę dużo, dużo zrobił. Otrzymuje właśnie medal pamiątkowy stulecia czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej. Thank you.
A chciałbym tu krótko powiedzieć, dlaczego. Nasza organizacja realizuje szereg projektów w Polsce i niestety mamy różne doświadczenia z władzami polskimi, władzami administracji w terenie. A tu, jeżeli chodzi o Kamienną Górę, to muszę powiedzieć, że pan burmistrz był bardzo przychylny od samego początku. Janek mnie informował, jak znaleziono grób, żeby po prostu to miejsce było już nienaruszalne, żeby ten grób nie mógł zostać usunięty. Dzięki panu burmistrzowi to też. I potem na wszystkich tych uroczystościach po prostu pan burmistrz nie rzucał kłód pod nogi, żeby upamiętnić postać kapitana Sierocińskiego tutaj w mieście. Także panie burmistrzu, od naszej organizacji otrzymuje pan medal Ignacego Jana Paderewskiego. Ignacy Jan Paderewski to taki niekoronowany król Polonii amerykańskiej, prawda? Także bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie, za cierpliwość. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem dzisiaj. Gratulujemy serdecznie wszystkim odznaczonym. Panie doktorze, my ze swojej strony bardzo serdecznie dziękujemy za wspaniały wykład, który przybliżył postać kapitana Józefa Sierocińskiego oraz tamte czasy. W podziękowaniu możemy ofiarować serdeczny uśmiech kwiaty. A jeszcze bardzo poproszę pana Bogdana Adamusa, który chciałby odczytać pewien list. A ja w tym czasie pozwolę sobie zdjęcia zrobić, żeby pokazać wam całe, że ilu nas się było. Proszę państwa, na mój adres domowy do Kamiennej Góry przyszedł list z Warszawy. Ja go może odczytam, bo on dotyczy akurat pana doktora Teofila Lachowicza. Więc tu pisze tak. Warszawa, 5 września 2019 roku. Pan doktor Teofil Lachowicz, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku. Składam wyrazy podziękowania dla pana i Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku za inicjatywę i ufundowanie nowego pomnika na cmentarzu w Kamiennej Górze kapitanowi Józefowi Sierocińskiemu. Przypominając w ten sposób zapomnianą postać wielkiego patrioty, człowieka, który wniósł ogromny wkład w organizację i wyszkolenie ochotników polskich w Stanach Zjednoczonych, a stanowiących trzon formowany we Francji Błękitnej Armii pod dowództwem generała Józefa Hallera i podpisane Andrzej Gałczyński, siostrzeniec, jedyny żyjący członek Józefa Sierocińskiego. Ja teraz wręczę panu doktorowi ten list. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Dwa zdania, panie doktorze, na pana ręce. Chcieliśmy złożyć, koledzy mnie upoważnili, podziękowania za tak wysokie wyróżnienia. To dla nas rzeczywiście wielki, wielki honor. Cieszymy się, że udało nam się no wspólnie razem, może tam mój wkład był najmniejszy, zwłaszcza kolegów, ale... To jest, jakby była szkoda po drugim konie, to by się dało za... Ale cieszymy się, że udało się jakby przywrócić pamięć po kapitanie Sierocińskim i dzisiaj rzeczywiście ten grób jest otaczany dużą czcią i myślę, że tak będzie nadal. Także jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie. Panu dyrektorowi dziękujemy jako gospodarzowi za zorganizowanie tego spotkania. A młodzieży wszystkich za uczestnictwo. Serdecznie dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym spotkaniu. Panie burmistrzu, spodziewał się pan takiego dużego wyróżnienia? Nie, oczywiście, że nie. Kiedy tydzień temu, dwa tygodnie, dowiedziałem się, że jest taka wola, żeby
odznaczyć te osoby, które w jakiś sposób pomagały przy odnowieniu grobu kapitana Sierczyńskiego, no sprawiło mi to dużą przyjemność. Oczywiście moja zasługa, mówiąc szczerze, była może najmniejsza. Może to, co podkreślał dzisiaj nasz gość z Ameryki, samorząd nie przeszkadzał, a tam, gdzie mógł, to pomógł, ale że te kontakty organizacji z różnymi samorządami są różne. Tu stwierdzono, że warto podkreślić to, że samorząd Kamiennej Góry wspomagał te działania naszych tutaj i pana profesora Lubieńskiego, i pana Adamusa. I chyba te działania spowodowały, że doceniono wkład samorządu, bo ja to tak odbieram, to nie jest dla mnie wyróżnienie, ale naszego samorządu kamiennogórskiego. Stąd moja radość jest wielka i stąd wielka przyjemność, że mogłem w tej uroczystości uczestniczyć, a medal Paderewskiego traktuję jako rzeczywiście duże wyróżnienie i wielką satysfakcję. No muszę powiedzieć szczerze, że nie, jestem wzruszony i wzruszenie odbiera mi głos. To, co zaczęliśmy w roku 2008, osobą kapitana Józefa Sierocińskiego. Przez wiele, wiele lat praca nasza dzisiaj dała takie efekty, że przyjechał przedstawiciel Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, osoba niezwykle zasłużona także dla tej organizacji, przyjechał nam tutaj podziękować osobiście, ale chcę tu podkreślić mocno, z pełną świadomością, że chcę użyć liczby mnogiej. To całe nasze miasto, ta nasza Kamienna Góra, my wszyscy, te przedszkola, gdzie jest praca edukacyjna tak pięknie prowadzona przez panie nauczycielki, szkoły podstawowe, klasy mundurowe, na każde zawołanie, na każde miejsce są przy kapitanie, przy jego mogile. I to właśnie jest najpiękniejsze, ta pamięć, którą przywracamy o tym niezwykle zasłużonym człowieku dla naszej niepodległości. Chcę to podkreślić, że to jest niezwykle dziś wiedza, którą posiadam. Z niej wynika, że to był człowiek no, zasłużony niezwykle.